I to ponownie przed chwileczką zakończyła się ceremonia otwarcia turnieju w Piasecznie. Po raz pierwszy mam okazję tutaj przebywać. Piękna hala Gosiru. Proszę Państwa, mecz otwarcia. Zaraz po otwarciu, przepięknym otwarciu, z wielką pompą, ze światłami, z dymem, z prezentacją zawodników, drużyn. I mamy mecz pomiędzy gospodarzami. Mógł z Piaseczną w biało-granatowych strojach i w strojach niebieskich. Olimpijczyk Łomża. Olimpijczyk Łomża w pierwszym spotkaniu. Wygrał ze startem Lublin, natomiast Mux także wygrał swój pierwszy mecz, wygrali. Zresztą po bardzo interesującym meczu wygrali Mux Bydgoszcz, wygrał znowu Bydgoszcz, tam niewiele, 4 punktami. No i teraz, która z tych drużyn w pierwszym dniu turnieju polegnie, a wszystko na to wygląda, że tym zespołem będzie zespół, który przegrywa 65-33. Patryk Gubik. Przewaga Piaseczna wzrosła już do 34 punktów. Także do zakończenia trzeciej kwarty, półtorej minuty. Wątpliwie jest to, by drużyna z Łomży nadrobiła 34 punkty. Jest wszystko możliwe. Także poczekajmy z wynikiem do końca. Nie ukrywam, że to jest zwycięstwo Łomży, raczej zwycięstwo Piaseczna, tak dużym rezultatem daje już im półfinały. Bo nawet przy małej tabelce mają wysoki plus. Także bez znaczenia na jutrzejsze spotkanie będą już w półfinale, tylko nie wiemy z jakiego miejsca. Ponownie. Tym razem wykonuje rzuty osobiste Adrian Pawła. Airbole się zdarzają nawet w NBA, choć bardzo rzadko z osobistych. Jeden rzut celny, zmiana w zespole Piaseczna. Na boisko wchodzi Aleksander Toblas. Troszkę mi tu brakuje światła. No nie wiem, dlaczego z tyłu świecą, a na środku nie świecą lampy. Ale to dla mnie, Paweł Małek, Adrian Toblas, numer 10, pierwsze przewinienie. Rzuty, Adrian Marzyk. Kolejna zmiana w zespole Piaseczna. Na boisko wchodzi Daniel Winiarek, numer 21.
Ostatnie 11 sekund trzeciej kwarty, 9. To na razie tyle, jeszcze wrócimy może w czwartej kwarcie.